Coraz więcej wskazuje, że rząd nie będzie kontynuował pomysłu PiSu na wydzielenie aktywów węglowych zespółek energetycznych. Projektu zbudowania Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego Prawo i Sprawiedliwość nie, do, nie skończyło do końca. Narodowa Agencja Bezpieczeństwa Energetycznego, reprezentując skarb państwa, miała przejąć aktywa węglowe od spółek takich jak PGE, Energa, Enea czy Tauron. Aktywa węglowe były dla spółek obciążeniem między innymi ze względu na unijne restrykcje klimatyczne. Poprzedni rząd postawił wydzielenie aktywów węglowych jako element polskiej transformacji energetycznej. Projekt nie został ostatecznie uchwalony przed wyborami, a po zmianie o jego przyszłości decyduje już nowy rząd. W tej sprawie więcej od ministra aktywów państwowych, ma do powiedzenia minister przemysłu Marzena Czarnecka. W swojej wypowiedzi właściwie nie widzi przyszłości dla kontynuacji NAB. Jednocześnie nie padają z jej ust żadne deklaracje co do innej zastępczej agencji. Deklaracji nie ma też jeśli chodzi o rekompensaty dla spółek, jakie zostaną zmuszone do utrzymania spalania z węgla, co wpłynie między innymi na możliwość pozyskiwania przez nie środków pod inwestycje. Do podjęcia jest temat dużej Ilości węgla, jaki zalega na zwałach, według szacunków resortu przemysłu to 10 milionów ton, a surowiec ma być dalej sprowadzany z zagranicy. Wobec wynegocjonowanej przez poprzedni rząd daty odejścia od węgla do roku 2049 nowa minister podtrzymuje chęć realizacji umowy społecznej, a także odrzuca scenariusz tysięcy zwolnień z dnia na dzień.